Bóg z wami. I z duchem twoim. Boże mogącemu, nie mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy. Przez Jego wstawiennictwa byśmy obficie karmili się chlebem życia. Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości. Zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Amen. Czego? Amen. Na opuszczenie grzechów, to czyń się na moją pamiątkę. Jesteście tutaj, czy pragniecie odnowić, pogłębić. Ja wspomniałem swoją więź, swoje życie duchowe, by jeszcze lepiej i z radością służyć Kościołowi naszej archidiecezji. Tema цьогорічних духовних вправ є, можна сказати, таким лейтмотивом цих реколекцій. Це порівняння місії сучасних священників з місією старозавітних пророків. І отець реколектант дуже вдало проводить таку паралель між життям сучасних священників і життям власне старозавітних пророків. Між іншим, згадує про різні загрози в священичому житті, вказує на різні перешкоди в цій душпастирській діяльності. І вже дужого часу посугуємося również капелану на терені Польщі. Доходжуєм, доходжу до внеску, що темат пророці, які завжди мали szczególnie зрецону місію przez Бога в часах кризису, mają bardzo mocne zadanie do wykonania w narodzie wybranym. I kiedy sięga się do tej niezwykłej misji proroków, to odkrywa się mnóstwo elementów dotyczących życia kapłańskiego. Kapłan w dzisiejszych czasach jest prorokiem, który ma pójść do ludzi i przede wszystkim z taką myślą, że zanim począł się w łonie swojej matki, już Pan Bóg zaplanował, że będzie miał tą szczególną misję. Dla mnie też takim wspaniałym bodźcem, żeby taki temat wybrać, był list biskupów ukraińskich skierowany do biskupów niemieckich. Ja ośmieliłem się w dniu wczorajszym powiedzieć do tutejszych kapłanów, że dla mnie to była odezwa proroka tej ziemi skierowany do kościoła na terenie niemieckim, który przeżywa ogromny kryzys. I wiele jest takich pęknięć, które potrzebują takiej mocnej reakcji proroka.